na posła czy na senatora nie powinien być osoba, która ma emeryturę 75 lat, bo to jest staruszek. On nie myśli na przykład. Do jakiego wieku powinien pracować? Do jakiego wieku? 75 lat powinien być poseł czy senator, a nie ma 75 lat, ma dobrą emeryturę, jeszcze idzie sobie tutaj dorabia. No, że pana to już jest. A ile pani zarabia według pana? Jak pan myśli? W Sejmie? No, jaka emeryt ma tam 2-3. Jak ma zapewnione, proszę pana, dietkę, przejazdy darmowe, to powinno wystarczyć. Nie powinien iść, żeby zarabiać, tylko powiedzieć, coś siebie dać dla społeczeństwa. Pokazać. Dla społeczeństwa. Powinien coś zrobić. Pokazać, że po latach ktoś powie, aha, ten tam X, jak się to mówi, Gierek, nie Gierek, czy Kaczyński, zrobił tyle dobrego. Jak pan myśli, to jest jakiś zły system, niekontrolowany, jeśli chodzi o pracę. Dziś pracuję, jutro już dany prywaciarz ogłasza upadłość. Do widzenia. Nie lepiej na przykład zamiast tych 500 plusów dać pracę ludziom? Teraz każdy bierze. Na alkohol przeznaczony, wie pan o co. Właśnie rząd powinien zapewnić pracę młodym. Dbać o młodych i dbać po prostu o seniorów, bo tuż my żeśmy pracowali na nich. Czy jest pan za tym rozdawnictwem? Powinno to być? Nie powinno być rozdawnictwa. Powinno stwarzać się każdemu takie warunki, żeby mógł porządnie zarabiać i dobrze żyć. Polityka, która prowadzi na rozdawnictwie, prowadzi do nikąd. A Kaczyński? Dalej powinien być w polityce czy emerytura, bo ma już 70 lat? Proszę pana, to jest człowiek biedny, bo to jest człowiek, który ma wielkie wyobrażenia o sobie, a w rzeczywistości jest w nim zbyt dużo zła. Jak pan myśli, dlaczego ten kraj tak jest podzielony teraz na dwie partie? Proszę pana, zawsze się kłócili, tylko że w tej chwili dzisiejsza władza chce mieć władzę za wszelką cenę, bo było zbyt wiele kombinacji w czasie ich rządów i zbyt wiele nieprzejrzystych decyzji. I chcę się utrzymać, no. Nie chcę pana nawet komentować tego. Nie chcę z prezydenta Dudy jest pan zadowolony? Jak pan to ocenia? Co coś źle robi, co... Proszę pana, zrobię w ten sposób. A Morawiecki? Co źle? Morawiecki, premier. Morawiecki? Jak pan ocenia jego działalność? Proszę pana, wszystkie meble mam przez niego porysowane. Pan ma telewizję? Tak. Co zdarzało? Chleb chociażby. Ile kosztował, ile teraz kosztuje? Ja kupowałem taki chleb Fitness, tak? Który kosztował w zeszłym roku 3,50, a w tej chwili 6,30. Duża różnica bardzo. No bardzo duża.